Tu nic nie ma. Otwieram szóstą sesję Rady Gminy Puck. Witam radnych i zaproszonych gości w osobach. Panią Trudniewską Hannę, burmistrza miasta Pucka. Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji pana Michała Biedrawę. Radnych powiatowych pana Brunona Peszkę, pana Dariusza Skórę. Witam media. Serdecznie witam sołtysów i wszystkich pozostałych gości. Szanowni Państwo, dotarła do nas bardzo przykra wiadomość o śmierci pana Marka Czerwickiego, sołtysa sołectwa Zdrada. Bardzo proszę, abyśmy powstali i chwilą ciszy uczcili jego pamięć. Dziękuję bardzo. Pogrzeb sołtysa Marka Czerwickiego odbędzie się jutro o godzinie 12 w kościele parafialnym w Mechowej. Bardzo proszę, jeżeli będzie taka możliwość, abyśmy jak najliczniej wzięli udział w tym pogrzebie. Na razie jest 20, wszystkie podejmowane uchwały są prawomocne. Wracamy do przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa wnosi? Pan Wójt, proszę bardzo. Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Do porządku dzisiejszej sesji chciałbym wnieść projekty dwóch uchwał, które były omawiane na stałych komisjach Rady Gminy. Pierwsza dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Żeliszczewo. Dotyczy to uporządkowania ulicy Stolarskiej. I drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej. Mówiliśmy o tym na komisjach stałych Rady Gminy. Również, proszę Państwa, na sesji, na komisjach wystąpił pan radny Siński z zmianą zakresu opracowania studium dla miejscowości Werblinia. I rzeczywiście przyjechali właściciele tych działek, zainteresowani poszerzeniem zakresu studium, złożyli odpowiednie wnioski, otrzymaliście Państwo projekt zmian. Jest to poszerzenie do tej ulicy Polnej tego zakresu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu sesji, sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni zebrani. Sprawozdanie z prac wójta między sesjami od dnia 5 marca do 29 kwietnia rozpatrzono następujące sprawy. Wydano zarządzenia wójta w następujących sprawach. Cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany w budżecie dokonano poprzez przeniesienie z rezerwy celowej kwoty 25 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich oraz przeniesienie z rezerwy zakup ogólnej na zakup wyposażenia OSP Werblinia kwoty 6 020 zł. Ponadto dokonano wprowadzenia dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych 107 957 zł, wydatki w zakresie opieki 2848 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja kwotę 32 245 zł i wychowanie przedszkolne 964 934 zł. Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu. 5 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy oraz 3 zarządzenia w zakresie administracji rządowej. Zarządzenie w sprawie wójta gminy 12 lutego zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego gminnego zespołu interdyscyplinarnego
Pucku. Rozporządzenie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Puck dla przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok. Dwa zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Pucku. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia zmian na zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Puck na rok 2015. Cztery zarządzenia w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki w gminie Puck. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenie jej nowego regulaminu. Wydano zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Radoszewie. Wydano zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy. I zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w składzie Jerzy Tkaczyk, prezydenta Tatrun i Halina Pietruszkiewicz, przewodniczący komisji pan Jerzy Tkaczyk. Zarządzenie w sprawie udziału wydzielenia sił gminy Puck w krajowym treningu systemu wykrywania i alarmowania. I zarządzenie w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Urzędu Gminy Puck w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem Łącznik 2015. I wydano zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego gminy świetlic wsparcia dziennego w gminie Puck. I zarządzenie w sprawie ustalenia zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych pracy szkół, w tym oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Puck na rok 2015-2016. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych do obsługi informatycznej wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja i zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, to jest za dzień wolny, niebędący dzień wolny, przyrodający dzień wolny, na rzeczywiście dzień wolny. Wydano zarządzenie, że te dni wolne będą dnia 14 sierpnia i 24 grudnia w Wigilię. Urząd Gminy Puck nie będzie pracować. Przetargi. Ogłoszono przetarg na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu zagospodarowania Centrum Wsi Strzelno. Złożono 11 ofert, dokonano wyboru wykonawcy, podpisano umowę Krzysztof Obiegu, usługi nadzoru budowlane, podstawowo cena 3900 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Radoszewie, złożono 5 ofert, wybrano wykonawcę projektu budowlane Karolina Roczniewska, Reda, cena 12 000 zł. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej w Błądzikowie, złożono 3 oferty, wybrano wykonawcę zakład wodno-kanalizacyjny Marian Marszal, Krokowa, cena 62 976 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektów budowlanych, wykonanie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połczynek Połkowo, złożono 11 ofert, wybrano i podpisano umowę z Biuro Projektowe Wykonawstwa Nazwie Kaczanowicz Goleniów, cena 13 800 zł. Ogłoszono przetarg na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w miejscowości na terenie gminy Puck. Złożono jedną ofertę, wybrano wykonawcę i podpisano umowę z firmą Gawka z Dąbrowy, cena 564 320 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanych i wykonawczy 4 zadań inwestycyjnych. Zadanie numer 1 zagospodarowanie terenu Osłonina. Zadanie numer 2 zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej Dzierżewo-Twarzewo. Zadanie numer 3 zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie. Zadanie numer 4 zagospodarowanie terenu w Leśniewie. Złożono 7 ofert w trakcie rozpatrywania. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gnieżdżewa do Swarzewa. Złożono 6 ofert, są one w trakcie rozpatrywania. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Złożono 4 oferty w trakcie rozpatrywania, wiąże się to z wykluczeniem cyfrowym. Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację wspólnego przedsięwzięcia budowa drogi powiatowej nr 1514G ulicy Łąkowa Żeńszczewo oraz ulicy Puckiej od ulicy do ulicy Pszennej, budowa chodnika wraz z odwodnieniem od budowy nawierzchni. Przetarg wygrała firma Strabag za kwotę 1 460 000 zł.
po 730 tysięcy, około 730 tysięcy każde z tych zadań. Pozostała kwota 440 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na realizację tego samego zadania. Zostanie w przyszłym tygodniu podjęte decyzje, który odcinek i co za te pieniądze wspólnie ze starostwem powiatowym w Pucku będziemy realizować. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę kanalizacji. Połączenie z firmą przedsiębiorstwo wielobranżowe Elgrunt z Gdyni na kwotę 4 145 800 zł. Termin wykonania 100 dni od podpisania umowy. Zadanie realizowane jest przez spółkę wodno-ściekową Swarzewo. Dnia 20 kwietnia 2015 roku, 15 roku odbyło się walne zgromadzenie członków spółki wodno-ściekowej Swarzewo, w którym przyjęto sprawozdanie za rok 2014, udzielono absolutorium członkom zarządu spółki, dokonano zmian w składzie zarządu spółki, zmiana przedstawicieli miasta Pucka i miasta Władysławowa i przyjęto plan finansowo-gospodarczy na 2015 rok. Osoby zainteresowane materiałami mogą z nimi zapoznać się u mnie. 29 kwietnia 2015 roku odbyło się zgromadzenie wspólników międzygminnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Ekowik, spółka z OOP Warszawowi. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok ubiegły, dokonano oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przyjęto sprawozdanie spółki za rok, przyjęto sprawozdanie zysk za 2000 rok, 14 wyniósł 1 504 951. 80% tych środków zostanie przekazane na zadania inwestycyjne i rozwojowe spółki. Dnia 28 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z dyrektorem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych panią Bożeną Sikora oraz kierownikiem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w Władysławowie panem Bartoszem Kucieniakiem. Tematem spotkania było opracowanie projektu zagospodarowania Kaczego Winkla. Nadmorski Park Krajobrazowy zdeklarował przygotowanie projektu w ścisłej współpracy z gminą, a realizacja leżałaby po stronie gminy Puck. Tutaj chcemy wystąpić o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych. Trwają prace w zakresie przygotowania projektu partnerskiego kajakiem przez Pomorze oraz pomorskie trasy rowerowe R10 R9 o znaczeniu międzynarodowym. Wybrano litera projektu kajakiem przez Pomorze, w którym została północno-lokalna Grupa Kaszubska. Wykonano analizę wykonalności dla projektu strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R10-R9 o znaczeniu międzynarodowym. Ostatecznie ustalono ostatecznie przebieg ścieżek przez teren gminy Puck. Nakładka asfaltowa na ścieżce Swarzewo-Radoszewo po torze kolejowym, ciąg pieszy rowerowy od przejazdu kolejowego w Gnieżdżewie do Swarzewa, ścieżka rowerowa Puck-Błądzikowo. Stan zaawansowania prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie prowadzone przez Ekowik. Dnia 6 maja bieżącego roku odbędzie się odbiór trzeciego etapu kanalizacji. Czwarty i piąty etap wykonany jest w 80%. Wykonawca kończy wyposażenie stoczni, tłoczni. Do wykonania pozostało około 400 metrów kolektorów na 12 km realizowanych. Termin wykonania do końca maja bieżącego roku. Akty notarialne. Leśniewo, sprzedaż na rzecz nabywcy wyłoniona w drodze przetargu działki 481 na obszarze 4201 m położonych w Leśniewie, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowej usługi za cenę 150 tysięcy zł. Starzyno, sprzedaż na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargu działki 6511 obszar 850 położonej w Starzynie, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe za cenę 26 tysięcy 300. Lista Żyna, zamiana nieruchomości położonych w Starzynie działki 60/8 obszaru 140 m stanowiących własność gminy Puck na działkę 330/2 obszaru 58 stanowiącej własność osoby fizycznej dokonano w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej po przedpowodnie ścieki. Mieroszyno nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej działki 710/11 obszaru 4096 położonej w Mieroszynie przeznaczonej pod urządzenie drogi i tak samo dotyczy to działki 273 o powierzchni 3865 m położonych w Łebczu pod urządzenie drogi. Odstąpiono od prawa pierwokupu działki niezabudowanej w Osłoninie o powierzchni 543 za cenę 66 tysięcy. Również w Łebczu działki o powierzchni 963 za cenę 160 tysięcy. Działki w Rekowie Górnej o powierzchni 1076 za 67 500 tysięcy. I odstąpiono od prawa pierwokupu działki
mieszkaniowej usługowej w Rakowie Górnym, składającej się z dwóch działek o powierzchni 2154 m kwadratowe za cenę 150 tysięcy zł. Dnia 26-27 marca bieżącego roku w naszej gminie gościła delegacja przedstawicieli samorządu gminy Kłodzko oraz dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie pobytu zwiedzono szkoły Rzeźcze, Wodarzy, Łódź, Leśniewo. Omówiono sprawę dotyczącą nawiązania współpracy pomiędzy szkołami, ewentualnej wymiany młodzieży, uruchomienie tzw. zielonej szkoły. Dnia 14 kwietnia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dla 686 uczniów zakwalifikowanych na rok szkolny 2014-2015 przyznano stypendia szkolne w formie bonów towarowych na zakup rzeczy do nauki, wychowania fizycznego, zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, nauki języka obcego oraz części refundacji kosztów wycieczek szkolnych w wysokości 134 945 zł. W okresie marzec-kwiecień bieżącego roku przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji gminy Płuc przyznanej na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych placówkach na terenie gminy Płuc. Dnia 23 września, kwietnia bieżącego roku w Rzeźczewie oraz 28 kwietnia bieżącego roku w Rzezinie odbyły się spotkania z rodzicami uczniów oraz nauczycielami w sprawie ewentualnego utworzenia gimnazjum w Rzucewie. Podczas spotkania wójt gminy Płuc przedstawił koncepcję utworzenia nowego gimnazjum w Rzucewie. Rodzice w trakcie dyskusji wyrażali swoje obawy i niepokoje związane z nową szkołą, a nauczyciele obawę utraty pracy. Podczas obu spotkań nie uzyskano wspólnego stanowiska. Dnia 27 kwietnia ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Mieroszynie. Określono termin składania ofert do 14 maja bieżącego roku. I w dniach od 15 do 17 maja 2005 roku z wizytą partnerską w gminie Płuc będą przedstawiciele gminy Himmelforten Oldendorf. W skład delegacji wchodzą burmistrz, radni oraz strażacy. Celem wizyty jest omówienie planów współpracy pomiędzy gminami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z radnych ma pytania, ewentualnie uwagi do przedstawionego sprawozdania? Proszę bardzo, Józef. A, no fajnie, dobrze. W dniu 27 kwietnia bieżącego roku konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Znaczy, co jest powodem, że kończy się kadencja. Dziękuję. Proszę bardzo, Józef radny. Panie wójcie, czy w sprawie nadwyżki są jakieś propozycje, gdzie te pieniądze, po prostu na jaki cel i co się zamierza z tych pieniędzy zrobić? Z tej drogi 15-14. Tak, ja stoję na stanowisku, że całkowicie te pieniądze, bo to jest tam udział jest pół na pół Starostwa Powiatowego i Gminy Płuc. Ja stoję na stanowisku, że powinniśmy rozpatrzyć możliwość wykonania chodnika od ulicy Jana Pawła II do torów kolejowych. Stanowiłoby to jedną ciągłość od ulicy Mokowej aż do ulicy Przędnej. Takie stanowisko również prezentuje pan starosta, natomiast nie wiemy jeszcze, czy te 440 tysięcy wystarczy na wykonanie. Jeżeli byłaby inna sytuacja, byłyby możliwości, gdyby brakowało na przykład 100 tysięcy złotych, to na pewno będziemy pytać Rady Gminy, czy byłaby skłonna dołożyć po 50 tysięcy złotych, żeby zamknąć to zadanie. Nie wiemy dzisiaj, jaki będzie koszt tego, bo te wyniki przetargu, które zostały rozstrzygnięte, no zaskoczyły nas wszystkich, że były tak niskie. Wygrała firma Strawa, która jest dobrą firmą. Także zobaczymy. Na pewno ja stoję na stanowisku, żeby to dalej przekazać na budowę, polepszenie bezpieczeństwa na tej drodze. Jeżeli nie będziemy mieli spójnego stanowiska, to w tym momencie będziemy może szukać innej alternatywy, ale ja przede wszystkim stoję na stanowisku, że powinno być to przeznaczone na tą drogę, na którą było w naszych uchwałach intencyjnych przeznaczone. Rozumiem, że dokumentacja techniczna jest na tą odcinek? Jest i pozwolenie na budowę też jest. No to wtedy wszystko za tym przemawia. Dziękuję. To znaczy, że mogę takie stanowisko prezentować w negocjacjach, tak? Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z radnych ma pytania do pana wójta? Nie widzę. Dziękujemy bardzo. O głos poprosiła pani burmistrz Płucka, nasz znamienity gość. Proszę bardzo.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Niektórzy Państwo będziecie zaskoczeni, że to przybyłam. Ja chcę zająć mało czasu. Kilka zdań, przed chwilą chciałam Państwa powitać. Mija piąty miesiąc mojej kadencji, Pana Wójta chyba 15 rok. Trochę to nas trochę tutaj różnimy się w tej kwestii. Ale chcę parę rzeczy powiedzieć bardzo ważnych, naprawdę będę się skracała. Chcę powiedzieć, że właściwie jedynym takim bezpośrednim sąsiadem miasta Puck jest gmina wiejska Puck. Jakby jesteśmy choćby z tego powodu wskazani, mam nadzieję, że mamy ochotę ze sobą współpracować. Więc jest wola współpracy i współpracy opartej na jakichś oczywiście konkretnych zasadach. Proszę Państwa, Puck jest miastem powiatowym, jak wszyscy doskonale wiecie, i moje zadanie jest między innymi takie, żeby moim zdaniem Puck odzyskał rangę miasta powiatowego, żeby ożywił się pod wieloma względami, rozwinął się pod wieloma względami, ale między innymi pod względem również wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Między innymi, bo oczywiście jest wiele tych działalności. I stąd jakby wynika ciąg dalszy mojego wystąpienia, bo wiem, że temat był Państwu przedstawiony. Natomiast chcę powiedzieć, i Państwo to doskonale wiecie, że mieszkańcy gminy wiejskiej, których jest dwa razy więcej niż mieszkańców samego miasta Puck, oczywiście przyjeżdżają do nas bardzo często nie tylko do pracy, ale również w celach takich przyjemnościowych, relaksacyjnych, czyli krótko mówiąc na różne imprezy, które organizujemy. Na przykład na weekend zapłuceny widziałam wielu mieszkańców gminy wiejskiej, bo wielu znam, więc widywaliśmy się na ulicy. No jest to rzecz jakby naturalna i nikt się chyba temu nie dziwi. I chcę powiedzieć, że w mieście powiatowym Puck od tego weekendu zapłuceny chcielibyśmy, żeby w każdy weekend miał miejsce jakieś wydarzenie kulturalne. Nie zawsze jakieś z wielkim impetem czy wypasem, jak to się mówi powszechnie, ale żeby coś się działo w każdy weekend. W związku z tym, no to oczywiście wszystko kosztuje. My mamy budżet, jaki mamy, to dla porównania tylko Państwu mówimy, że budżet miasta Puck to 38 milionów. Zerknęłam tutaj w Państwa budżet 85 milionów. Oczywiście macie większe potrzeby, bo więcej ludzi, większy obszar i tak dalej. Nie chcę nawet tego porównywać. Ale chcę też powiedzieć przy okazji, że ten budżet naszego miasta jest no niezbyt szalony. Póki co taki jest. Mam nadzieję, że za rok będzie większy. A ponieważ planujemy latem, mówimy o tym, co ma się dziać latem między innymi. Planujemy takie wydarzenia, gdzie gmina wiejska Puck po pierwsze może się wypromować. Po drugie, impreza jedna z wybranych może być pod egidą wójta i rady gminy wiejskiej, burmistrza i rady miasta Puck, to myślę, że moglibyśmy się przyłączyć. Myślę o decyzji radnych gminy wiejskiej Puck. Na przykład będzie przez 3 dni Polsat, między 24 a 26 lipca, gdzie będzie cały pakiet, gdzie można wszystkie miejscowości gminy wiejskiej również prezentować. Tak? Będą różne inne koncerty. No oczywiście mogę w późniejszym czasie, czy może w najbliższym czasie Państwu przesłać takie dokładne informacje. Krótko mówiąc, Państwo i tak wszyscy wiecie, o czym ja chcę mówić. Ja chcę poprosić, żebyście chociaż jedną z wielu imprez wsparli. Finansowo, bo duchowo to rozumiem, że jesteście z Puckiem zawsze, ale finansowo. Imprezy, która kosztuje łącznie, ja wiem, że to może robić wrażenie olbrzymie, ale no nie, gdybym Państwo zaczęła wymieniać, ile gwiazdy kosztują takiej wyższej rangi, jak jakaś na przykład Kaja, 45 tysięcy plus 30 reszta, czyli mamy 75, tak? Tylko żeby, to mówię dla tych, którzy nie mają pojęcia, nie mówię, że Kaja musi być w Pucku, ale podaję jakiś przykład. Więc mamy taką imprezę, gdzie na pewno wielu mieszkańców gminy wiejskiej również przyjedzie. I ja wiem, że zawsze można powiedzieć, a i tak przyjadą i co nam zrobicie? Pewnie, zawsze można. Ale w nagłówku wójt gminy Puck, burmistrz miasta Puck, rada gminy Puck, rada miasta Puck. I robimy wspólną imprezę. Jak mówimy o współdziałaniu, to myślę o takiej jednej wspólnej, pod wspólną egidą imprezie. Przy okazji promocja. I mam prośbę, którą na piśmie też złożę na ręce pani przewodniczącej, żebyście państwo wsparli nas kwotą, która no zawsze szokuje, tak? Na przykład 40 tysięcy złotych. To będzie połowa jednej z imprez, o której myślę, takiej, gdzie i promocja miasta i gminy może się odbyć wspólnie. To jest moja prośba. Wiem, że tutaj już na ten temat była rozmowa, że było głosowanie. Dlatego też stawiłam się osobiście, żeby może ten wynik głosowania był tym razem inny. Dziękuję bardzo. Macie do mnie Państwo jakieś pytania w tej czy innej sprawie, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli. Proszę bardzo. Kto z Państwa ma pytania do Pani Burmistrz?
Proszę bardzo. Czy bliżej wiadomo, jaka by była ta impreza? Kto by był zaproszony? Ta impreza, o której na przykład myślę w tej chwili, to poza tym Polsatem, o którym tak wspominam, jest na przykład Disco Polowanie i będzie 6 bardzo ważnych zespołów, a z tego co wiem, Disco Polo jest bardzo popularne również wśród Państwa mieszkańców, więc myślę, że mało tego, że byłyby same zespoły, to oczywiście byłaby taka infrastruktura dookoła, czyli byłby Diabelski Młyn, place zabaw dla dzieci. To znaczy ten czas można by spędzić z rodziną już od 10 rano na przykład, tak do 24. Czyli taka infrastruktura również dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, gastronomiczna, będzie też wzmocnieniem samego występu. Ja mam taki program przy sobie, mogę tutaj zostawić Pani. Mam wójt też. Ktoś jeszcze ma pytanie do Pani Burmistrz? Nie widzę. Dziękujemy bardzo Pani Burmistrz. To się ładnie kończy pisma. Liczę na pozytywne rozwiązanie prośby. Dziękuję. Kończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu za udział. Zamykam szóstą sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.